zostać przyciągony ku z trudnościami dotyczącymi adaptacji tejże idei w Polsce. Jeśli się do pani doktor Janiny Petelczyc, ponieważ w pani opracowaniu stawia się pewną, wyszczególnia się pewną taką barierę w Polsce, czy coś, co wyróżnia Polskę na tle kraju, gdzie ta idea jest dużo bardziej zaawansowana w implementacji, a mianowicie to się wiąże z kapitałem społecznym, a dokładniej z zaufaniem. A ponieważ zwraca pani uwagę, że ludzie w Polsce generalnie oczekują od przedsiębiorstw, od podmiotów biznesowych, od instytucji właśnie tejże społecznej odpowiedzialności, jednocześnie podchodzą bardzo nieufnie do działań tychże firm. I stąd moje pytanie, czy ta nieufność, ona wynika w ogóle z niskiego zaufania społecznego w Polsce, że Polacy są nieufni wobec wszystkich, czy też ta nieufność ma pewne podstawy? Bo być może jest tak, że Polacy dosyć łatwo rozpoznają, co jest po prostu PR-em, a co jest społeczną odpowiedzialnością. Myślę, że pytanie o kapitał społeczny to jest bardzo ważne pytanie w naszym polskim kontekście i bardzo wiele badań pokazuje, że Polacy po prostu mają bardzo niski ten kapitał społeczny. Trudno mi w tej chwili odpowiedzieć, jakie są przyczyny tego, bo myślę, że są przede wszystkim przyczynami historycznymi, przyczynami rozwoju społecznego naszego kraju i rzeczywiście jest to bardzo duże wyzwanie dla polskich firm, tak jak mówiliśmy, z jednej strony Polacy, firm czy organizacji. Bardzo mi się podoba to podejście właśnie nieograniczenia się do organizacji. Może w ogóle odejść od samej nazwy, nawet z CSR-u, od tego ujęcia amerykańskiego właśnie, przejście do takiej odpowiedzialności organizacji funkcjonującej w określonym społeczeństwie. Więc myślę, że to jest przede wszystkim stąpanie po bardzo kruchym lodzie i bardzo trudne zadanie dla tych organizacji, bo rzeczywiście badania wykazują, że Polacy uważają, że firmy, nawet jeśli dokonują jakichś działań społecznie odpowiedzialnych czy jakiejś takiej działalności, to robią to wyłącznie po to, żeby pokazać się z lepszej strony. I to też jest w jakiejś mierze możliwe do wyjaśnienia nie tylko w polskim kontekście, ponieważ niestety mówimy dzisiaj o samych dobrych przykładach, staramy się to pokazywać. Ale też CSR ma tą swoją taką ciemniejszą kartę i to jest bardzo, bardzo wiele jest przykładów firm, które głównie wielkich korporacji, ale nie tylko, które rzeczywiście robią pewne działania po to, żeby wzmocnić swoją markę i powstaje sytuacja, w której nie mamy zawsze, tak jak w założeniu, dwóch wygranych, tylko rzeczywiście firma znacznie na tym zyskuje, a niekoniecznie społeczność, która powinna, czy też środowisko naturalne. Bardzo często, może nie bardzo często, ale bardzo wiele znanych jest przypadków takiej zasłony dymnej. Firma coś robi bardzo negatywnego, więc pokazuje, że no, ale my tutaj dbamy o środowisko, dbamy o to, żeby dzieci w Senegalu miały świeże posiłki i posiłki w ogóle. I to budzi taką, myślę, też nieufność w tym sensie, że CSR ma tą ciemną kartę, która także jest dobrze znana i bardzo często, kiedy dyskutuje się o CSR-ze, mówi się o tym i mówi się o tym właśnie problemie CSR-PR, czy to nie jest właśnie zakrywanie taką zasłoną dymną i myślę, że polski przykład jest po prostu emanacją także tego. Mamy nieduże zaufanie do biznesu jako takiego i nieduże zaufanie do organizacji, które funkcjonują także w tej sferze publicznej. Chciałam jeszcze powiedzieć coś, odnieść się do mojego poprzednika, a mianowicie na pytanie, kto dał mandat do rozwiązywania problemów. Myślę, że to trochę jest, należy szerzej potraktować i starałam się też to dzisiaj powiedzieć i napisać o tym w moim raporcie, że tu chodzi także o to oddziaływanie przedsiębiorstwa. To jest pytanie, czy można dać komuś mandat na odpowiedzialność za to, co robi. Jeżeli firma czy dana organizacja funkcjonuje w jakimś określonym środowisku i oddziaływuje na to, to wydaje mi się, że odpowiedzialność jest bardzo ważna. Znaczy nie każemy firmom działać zupełnie poza swoją działalnością tylko rzeczywiście skupiłabym się głównie na tym, jak dane przedsiębiorstwo czy organizacja oddziałuje na społeczeństwo i tutaj to badać. I dalej znowu nie mówiłam nic raczej o strategii biznesowej, to znaczy podawałam przykłady, że takie strategie istnieją, ale bardzo mocno chciałam podkreślić tą konieczność konsultacji i dialogu i uważam, że tak, że związki zawodowe, że organizacje ekologiczne i organizacje pozarządowe powinny brać udział, być angażowane, tak mi się wydaje,
w tą działalność, bo Pan mówi, że firmy muszą, czy instytucje publiczne zwłaszcza mają problem z takim określeniem tych grup w otoczeniu. I wydaje mi się, że właśnie współpraca i wychodzenie pozwala te grupy określić, to otoczenie, wobec którego dana organizacja ma jakieś zadania, ponieważ wpływa na ich pozytywnie lub negatywnie, na ich sytuację. Więc także ta rola dialogu jest ważna, tym bardziej, że moim zdaniem, i wiele badań to potwierdza, dialog także przyczynia się do rozwoju kapitału społecznego, czyli wracamy do punktu wyjścia większego zaufania, jeżeli rzeczywiście coraz większe grupy interesariuszy będą angażowane w ten proces, to też zaufanie będzie znacznie wzrastać i może to też jest jakaś metoda, jedna z wielu, na to zwiększenie kapitału społecznego w Polsce i osiągnięcie kilku efektów na tą jedną z dróg. Także myślę, że taka odpowiedź.